15 czerwca, piątek, Karolina Paras, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dworzec PKP w Piotrkowie nadal nie został otwarty dla podróżnych. Miało to nastąpić z końcem maja. Teraz podawany termin udostępnienia wyremontowanych pomieszczeń to lipiec. Przed 3 tygodniami pytaliśmy podróżnych oczekujących na piotrkowskim dworcu PKP, czy końca remontu i jego rychłego otwarcia można spodziewać się lada chwila. Odpowiedzi, mimo widocznych gołym okiem zmian, nie brzmiały wówczas obiecująco. Wnętrze jest, przez okno można zobaczyć. Zaglądał pan? Tak. Co tam widać? Że jeszcze będzie kupę czasu, zanim będzie można to oddać. Naprawdę? Jeszcze potrwa remont? No myślę, że do jesieni gdzieś może. Widząc tutaj, to raczej nie zdążą. No to sceptycznie pan podchodzi. Dlaczego? Ja podchodzę normalnie, tak jak wszyscy ludzie. Wygląda już lepiej? To znaczy, no na pewno lepiej wygląda jak było, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Tym razem zapewnienia przedstawicieli PKP nie sprawdziły się. Na dworcu, jak widać, praca nadal wre. Co się stało, że zapowiedzi jego otwarcia na euro spełzły na niczym? To nie tak. Dworzec jest gotowy, mówią przedstawiciele PKP. Dworzec wkrótce zostanie oddany do użytku, udostępniony podróżnym. Chcemy go udostępnić podróżnym w lipcu. Tak jak powiedziałam, pod koniec prac wystąpiły drobne usterki. To były drobiazgi, na przykład barierka nie była wykonana z takiej stali, z jakiej powinna być. Te usterki są naprawiane tak, żeby nie było żadnych niedociągnięć i w lipcu dworzec chcemy oddać do użytku pasażerów. Inwestorzy wynajmujący pomieszczenia w budynkach dworcowego kompleksu wnętrza będą mogli zagospodarować po tym, jak wszystkie budynki przejdą przeglądy techniczne. Tymczasem podróżni nadal są skazani na korzystanie z dworcowego kontenera. Ale większość dworców nie jest zrobionych na czas, więc wyrobiliśmy się w normie. PKP dało plamę. Szczerze powiedziawszy, to chyba za krótki okres czasu był, żeby się całkowicie przygotować do tak wielkiego wydarzenia. Na dworcu już zamontowano neony i okucia. Zainstalowany został również monitoring na peronie pod Wiatą. Jest też i nowoczesna fontanna. Przypomnijmy, remont piotrkowskiego dworca miał zakończyć się w grudniu zeszłego roku. Ten przedłużono do maja bieżącego roku. To było niezwykłe kazanie przepełnione myślą Jana Pawła II. W słowach księdza Adama Bonieckiego można było znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Tak po spotkaniu z księdzem mówili mieszkańcy zgromadzeni w minioną środę w Bibliotece Miejskiej. Postać księdza Adama Bonieckiego przyciągnęła do biblioteki całe rzesze czytelników jego książek. Głównym tematem spotkania były opowieści o Janie Pawle II i jego naukach. Temu poświęcona jest jedna z książek księdza. Nie zabrakło również pytań dotyczących współczesnego świata i zjawisk społecznych, jak na przykład agresja. Na każde z pytań ksiądz udzielał wyczerpującej odpowiedzi. Spotkania arcyciekawe, duchowo budujące i warte wysłuchania po prostu. Które z słów księdza panią najbardziej poruszyły? No, o papieżu. Właśnie wszystkie te dywagacje na temat nauki papieskiej. Spełniło moje oczekiwania, jeżeli chodzi o księdza Bonieckiego, bo to moja taka bardzo prywatna sympatia też. I intelektualnie tak samo zaspokoiło. Warto było puścić mecz. Tu jest dużo ciekawiej, mimo że na pewno Portugalia wygrywa. Ksiądz Adam Bonicki przyjechał do Piotrkowa na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po oficjalnym zakazie wypowiadania się do mediów, wydanym przez przełożonych, takie spotkania to jedyna możliwość kontaktu księdza z czytelnikami. Ksiądz wspaniale na takim spotkaniu zdaje egzamin. Właściwie to on prowadzi do spotkania. Pytania są tylko pretekstem. Otwierają mu drogę do tego, żeby mówił, wyjaśniał, żeby swoje stanowisko przedstawiał. Ksiądz Adam Bonicki spędził z piotrkowianami ponad 2 godziny. Na zakończenie spotkania podpisywał książki. Popołudnie z księdzem Bonickim biblioteka zorganizowała w ramach akcji Zaczytani, wspieranej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nauka kasowania biletów, wizyta w stacji kontroli pojazdów, wycieczka po mieście i emocjonujący przejazd przez Myjnię. Takie atrakcje przygotowano dla maluchów z przedszkola imienia Jana Pawła II. Wycieczkę zorganizowano w miniony czwartek. Podróż dzieci rozpoczęły przed przedszkolem. Pierwsza lekcja dotyczyła kasowania i kontroli biletów. Tą przeprowadziła pani kontrolerka.
Potem już same atrakcje. Wycieczka po mieście, przejazd na pętlę autobusową i zajezdnię oraz ulubiona przez dzieci myjnia. Atrakcji było co niemiara. Wycieczka podobała się szczególnie chłopcom. Czynniki. Co jeszcze? Naprawy. Co jeszcze? I autobusy. A co najbardziej się podobało? Autobusy. Dlaczego? No bo fajnie jeżdżą. Widziałem różne ciężyści. Co jeszcze widziałeś? Widziałem też jeszcze autobus. Jak było? Dobrze. Kasowaliśmy bilety. Co jeszcze? Byliśmy na myjni. Podobała się myjnia? Tak. Dlaczego? Bo tak fajnie te szczotki, tak. Wycieczka autobusem komunikacji miejskiej to nie tylko fajna zabawa, ale przede wszystkim nauka. Przypominając o obowiązku kasowania biletów, dzieci uczą się czegoś więcej. Myślę, że po to, żeby nie było oszukaństwa takiego, żeby dzieci miały świadomość tego, że trzeba kasować bilety, że trzeba być uczciwym. Dzieci wycieczkę zakończyły w zajezdni, gdzie zobaczyły warsztat oraz pomieszczenia pracowników. Na koniec spotkania każdy maluch otrzymał słodki poczęstunek. Ale to już było czy Małgośka. Takie hity śpiewali uczestnicy Festiwalu Osób Niepełnosprawnych, jaki odbył się w miniony czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury. Na scenie zaprezentowało się 40 wykonawców. Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się pod hasłem Biesiada u Jagny. Dzieci oraz młodzież prezentowały utwory biesiadne. Ta muzyka szybko wpadała w ucho słuchaczy i jurorów. W takich konkursach jurorzy prezentacje oceniają inaczej. Każde dziecko jest indywidualnością, inaczej wykonuje utwór, ale tutaj głównie melodyjność. Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych po raz pierwszy odbył się w nowej formule. Wcześniej na scenie mogli się prezentować tylko wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W tym roku scenę otwarto dla wszystkich dzieci. Jest to integracyjny festiwal. Zaprosiliśmy do udziału również dzieci z innych placówek, dzieci niepełnosprawne, więc te dzieci też dzisiaj miały i mają szansę zaprezentować swoje możliwości, swoje talenty. Festiwal zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie. Występ w tym konkursie to często jedyna okazja dla dzieci niepełnosprawnych, by pochwalić się swoim talentem przed dużą publicznością. Przez chwilę wcielili się w swoich muzycznych idoli. Sprostać takiemu wyzwaniu nie jest łatwo, zwłaszcza kiedy dochodzi do tego bariera językowa, a śpiewanie wyłącznie po angielsku podczas konkursu Sing Eng to podstawa. Na scenie pojawili się nie tylko wokaliści śpiewający z pół playbacku, ale i artyści, którzy podczas swojego występu grali choćby na gitarach. Choć scena niewielka, a widownia nastawiona pozytywnie do wykonawców, to trema i tak się udzieliła. Bo to niełatwe zadanie zmierzyć się z anglojęzycznym repertuarem. Polski język to jednak jest nasz język, tak? Tego łatwiej po prostu się wszystko wymaga. Angielski język jest dużo prostszy od polskiego. Jest więcej takich jednosylabowych, krótkich słów, dlatego łatwiej zaśpiewać, łatwiej napisać tekst. To zależy, jaka piosenka, myślę. Każdy może sobie jednak mieć inne zdanie na ten temat, ale ja sądzę, że język polski jest piękny, także powinniśmy w ojczystym języku śpiewać, a w języku angielskim tak przy okazji. Konkurs Sing Eng, organizowany od 3 lat przez Gimnazjum nr 4 oraz punkt informacyjny Europe Direct, ma na celu nie tylko zachęcanie młodzieży do śpiewania. Ograniczenie repertuaru wyłącznie do tego anglojęzycznego ma też uczyć młodzież posługiwania się językiem europejskim. A jak widać, zachęcać młodzieży do śpiewania nie trzeba. Jest to swego rodzaju też forma spędzania wolnego czasu, bo oni słuchają muzyki. Często nawet chcieliby słuchać tej muzyki na lekcjach. Na lekcjach angielskiego śpiewanie po angielsku też jest na topie oczywiście. Czyli na angielskim są też zajęcia z muzyki? Oczywiście, jak najbardziej. To są najbardziej lubiane przez uczniów zajęcia. Okazuje się, że chłopcy też całkiem nieźle śpiewają. W ocenie jurorów z roku na rok poziom jest coraz wyższy. Nie tylko jeśli spojrzymy na samo wykonanie. Język angielski sprawia coraz mniej problemów. Z perspektywy 3 lat, tak, bo to trzeci raz jest ten konkurs organizowany, to myślę, że jest coraz lepiej. Z językiem
śpiewanie też jest na niezmiennie dobrym poziomie. Pierwsze miejsce zajął Dominik Mironiuk, drugie równorzędne przypadło Justynie Kowalewskiej oraz Klaudii Olczyk. W najbliższą sobotę, 16 czerwca, w Piotrkowskim Planetarium przy pierwszym liceum ogólnokształcącym odbędzie się wyjątkowe spotkanie, na które organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników astronomii. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników astronomii na nasze spotkanie, które odbędzie się pod kopułą Planetarium w pierwszym liceum im. Bolesława Chrobrego tutaj w Piotrkowie. O 12.30 rozpoczynamy krótkie spotkanie, na którym będziemy mogli zobaczyć, jak jest zbudowany teleskop. Dowiemy się o tym, jacy znamienici astronomowie pochodzą z naszego miasta i zobaczymy darmowe programy astronomiczne oraz zainteresowani mogą poznać, jak odkryć kometę, jak sami na własnych komputerach możemy być odkrywcami komet. Także serdecznie zapraszam jutro 12.30. Na koniec gorąco Państwa zapraszam na spotkanie z księdzem Ireneuszem Bochyńskim. Tuż po nim reportaż o zakonie sióstr służebniczek w Piotrkowie, które już za kilka dni obchodzą jubileusz 75-lecia. Ja jeszcze przypomnę, że wydania informacji piotrkowskich można oglądać w internecie na stronach mok.piotrkow.pl, piotrkow.pl oraz bezpośrednio na kanale YouTube. Wystarczy wpisać hasło TV Piotrków. Zachęcamy Państwa do oglądania nas również w sieci, a ja gorąco zapraszam na kolejne poniedziałkowe wydanie. Do zobaczenia. Królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie, czy w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. Niedziela w oktawie Bożego Ciała. Chleba naszego powszedniego daj nam, Panie. A przecież Jezus porównuje właśnie to ziarno do wiary. Gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wiara jak ziarno. Wiara, powie święty Paweł, rodzi się ze słuchania. A więc potrzeba, byśmy przychodzili do Chrystusa i słuchali Go, Jego słowa na Eucharystii. Abyśmy każdego dnia czerpali ze źródła Słowa Bożego ukrytego w Piśmie Świętym, aby to było naszą codzienną praktyką. I tak ziarno do ziarna możemy ułożyć piękny bukiet naszego życia Bogu. Są w Piotrkowie już 75 lat, żyją cicho, bez rozgłosu. Pomagają ubogim, odwiedzają chorych, prowadzą przedszkole. Ubrane na granatowo mogłyby bez problemu wtopić się w tłum. Mogłyby, gdyby nie habit. Zgromadzenie sióstr służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny założył w 1815 roku błogosławiony Edmund Bojanowski. Piotrkowskie służebniczki mieszkają przy ulicy Wojska Polskiego 36. Zaczynały bardzo skromnie. 75 lat temu piotrkowskie zgromadzenie tworzyły tylko 3 siostry. Liczba ta wzrosła w czasie wojny. Dziś w domu mieszka 6 sióstr. 2 są rodowitymi piotrkowiankami. Na chwilę obecną jest 4 zgromadzenia sióstr służebniczek i to warto właśnie zaznaczyć. Są siostry służebniczki starowiejskie, śląskie, dębickie i my jako zgromadzenie sióstr służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czasem z dodatkiem wielkopolskie. I
Należymy do tej dużej rodziny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Dom w Piotrkowie ma swoją przynależność do prowincji warszawskiej, bo siostry służebniczki wielkopolskie mają 3 prowincje, 2 w Polsce i 1 w Brazylii. I nasza ta posługa apostolska obejmuje pracę nie tylko w kraju, ale też za granicą. Pracują siostry na chwilę obecną w Kazachstanie, na Białorusi, w Szwecji i w Rzymie. Oczywiście prowincja brazylijska w swoich strukturach pracuje. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o życiu sióstr służebniczek w Piotrkowie Trybunalskim, to jest to związane z latami przedwojennymi, mianowicie siostry przyjechały do Piotrkowa 20 lipca 1937 roku, podejmując posługę typowo pielęgniarską i opiekuńczą. Po przybyciu do Piotrkowa siostry mieszkały i pracowały jako pielęgniarki w szpitalu przy ulicy Roosevelta. Dla nich taki najważniejszy właśnie w tym szpitalu było miejsce kaplica, który był właśnie żywy Pan Jezus w tabernaku, którą tą siłę i tą moc odbierał od Pana Jezusa, bo pracowały, można powiedzieć, 24 godziny. Siostry były na każde wezwanie, jak lekarze prosili o jakąś pomoc, czy pielęgniarki, czy jakiś był wypadek, to właśnie siostry były na każdej po prostu zawołanie lekarzy, czy jak wspomniałam, pielęgniarek, czy nawet salowych, które pracowały. Ale też siostry tutaj dbały o tą sprawę duchową, jak siostra świętej pamięci, siostra Felicjana, mówiła, że mieli chorego, który powiedział, że ponad 50 lat nie był u spowiedzi świętej i właśnie tak pragnęły, siostry się modliły swojej właśnie kapliczki tu w szpitalnej, ale osobiście siostry i właśnie ten człowiek, przyszedł ksiądz kapelan i mówi, że tu jest taki człowiek, który by chciał porozmawiać z ojcem i on właśnie się wyspowiadał i później siostrom właśnie bardzo, bardzo dziękował, że on nawet nie wiedział, jak się do tego sakramentu właśnie spowiedzi przygotował w ten sposób. No były bardzo trudne warunki w ogóle dla sióstr mieszkalnych tutaj, bo było bardzo nas sióstr dużo, bo siostry, jak wspomniałam, pracowały na wszystkich oddziałach, prawda, na sali operacyjnej, prawda. Tu mogę wspomnieć pana doktora Magrzyka, pana doktora Wegienko, który razem z siostrami pracowali i te warunki były bardzo właśnie takie trudne wtedy dla sióstr, w ogóle dla lekarzy, dla wszystkich, bo były stare jakieś kontrole za to, żeby w ten sposób, żeby jakiś haczyk po prostu chwycić dla sióstr, że coś tu jest nie tak sprowadzone i po prostu było trudno, żeby było tych chorych właśnie, jak siostry tu wspominały, bardzo duża ilość chorych, bo wtedy padowały te choroby takie, jak to powiedzieć, ta cholera, prawda, jeszcze inne takie zakaźne i siostry też narażały się na swoje zdrowie w ten sposób. W 1961 roku siostry przeprowadziły się do budynku przy ulicy Wojska Polskiego 36, gdzie mieszkają do dziś. Wówczas prowadziły katechezę m.in. w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba w Piotrkowie, przygotowując dzieci do pierwszej komunii świętej. Od 2005 roku siostry prowadzą przedszkole imienia Jana Pawła II. Tu pracują. Rytm codziennego życia wytycza praca zawodowa, wspólna modlitwa i posługa apostolska. Życie codzienne wspólnoty zakonnej jest unormowane, można powiedzieć, dlatego że każda wspólnota ma swój taki plan dnia. Porządek dnia, plan dnia, bo to różnie można nazywać. I według tego planu, tak jak można się zorientować, odwiedzając dom zakonny, bo to jest dom otwarty i można go odwiedzać, sercem domu zakonnego jest kaplica. I dzień nasz rozpoczyna się właśnie od spotkania modlitewnego. Gromadzimy się na wspólną modlitwę poranną, potem jest śniadanie, rozchodzimy się po śniadaniu do swoich prac, które mamy zawodowo wyznaczone przez przełożone wyższe albo z potrzeby domu wynikające też. Także
zwykle do godzin południowych, bo przerwa jest potem z kolei właśnie około godziny tam 12, 1. Spotykamy się na wspólną modlitwę i posiłek obiadowy. Kolejno po południu znów właśnie wracamy czy do swoich prac, albo siostry, na przykład siostra pracująca w ośrodku wychowawczym, ona wychodząc z rano wraca około 16 dopiero do domu. Podobnie jest przedszkola. I wtedy gromadzimy się też po południu w naszej tutaj lokalnej wspólnocie. Codziennie o 17 mamy mszę świętą, bo to jest dostosowane właśnie do charakteru danego domu też, nie? Kiedy jest odprawiana msza święta. Są dni, że mamy rano, ale zasadniczo jest to po południu czas. I ten czas jest wypełniony właśnie modlitwą, pracą, modlitwą wspólnotową, indywidualną, bo nawet jeżeli gdzieś nas nie widać na zewnątrz domu, to są prace, które wykonujemy dla innych, ale wewnątrz domu. Mamy siostry, które są schorowane, one pracowały czy w innych wspólnotach, czy nawet tutaj, które w tym momencie apostołują swoją modlitwą, cierpieniem też. Siostry, tak jak można zobaczyć, właśnie pracujące bezpośrednio, czy w przedszkolu, czy w tym ośrodku, o którym wspomniałam. Ja mam pracę biurową akurat tutaj w tej wspólnocie. Także różne posługi pełnimy. Staramy się też właśnie tak, nie nagłaśniając tego, wychodzić do ludzi indywidualnie, czy odwiedzając samotnych, czy też właśnie gdzieś rodziny wielodzietne, niosąc im pomoc stosowną do potrzeb danych ludzi, nie? Także, że jesteśmy obecne, może nie na wizji, ale jesteśmy obecne w środowisku tutaj piotrkowskim. Nasze weekendy, to jest ciekawa rzecz, tak. Każda z nas, oczywiście te wolne chwile wykorzystuje też dla siebie. Na pewno musi odpocząć po całym tygodniu jakiejś pracy, ale to nie jest pierwsze i podstawowe. Mamy wtedy dyżury, bo wiadomo, że kuchnię ktoś musi prowadzić, nie mamy kucharki, więc na zmianę dyżurujemy w kuchni. Każda w jakiś tam sposób stara się to wypełnić. Trzeba zwykłe prace takie domowe też podjąć, której w ciągu pracy takiej zawodowej się nie zdąży zrobić. Jest to też czas właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, przeznaczony też na posługę innym, według potrzeb oczywiście. I równocześnie też te wolne dni, zasadniczo nie wyjeżdżamy gdzieś tam rodzin odwiedzać, czy swoich, myślę o swoich rodzinach, tylko spędzamy ten czas we wspólnocie. I jest to też czas dla nas na odnowienie ducha. Nasze święta zasadniczo spędzamy we wspólnocie zakonnej, dlatego że wchodząc na drogę życia zakonnego, my tworzymy rodzinę. W naszych konstytucjach mamy takie określenie, że mimo że jesteśmy z różnych środowisk, staramy się tworzyć jedno święte rodzeństwo. Tak to jest określone. To jest taki termin, powiedzmy, eklezjalny, nie? I teraz święta przeżywamy we wspólnocie razem tutaj. One nie odbiegają od standardów dobrze przeżywanych chrześcijańskich świąt. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład święta Bożego Narodzenia, to Wigilia rozpoczyna się w ten sposób, że czytamy Słowo Boże, śpiewamy kolędę, jest dzielenie się opłatkiem. W podobny sposób jest tradycyjne święcone. Jest, kiedy wracamy po rezurekcji na przykład do domu, jest odczytywany list przełożonej generalnej, przełożonych prowincjalnych, które nadeszły do wspólnoty tej lokalnej. Jest modlitwa wspólna i dzielenie się święconym jajkiem na przykład, nie? Składanie sobie wzajemnie życzeń. Są okolicznościowe tam drobiazgi, które ucieszą pojedyncze osoby, nie? Także, że to jeżeli mówimy o świętowaniu takim, to jest tak w klimacie świętowania chrześcijańskiego, kościelnego.
Rodzina do nas może przyjeżdżać ilekroć zechce. My do rodziny mamy, bo to wynika z ustaleń konkretnych zgromadzeń, do rodziny nasze zgromadzenie ma tak ustalone, że wyjeżdżamy co roku, można wyjechać na 21 dni, jeżeli siostra chce, a jak nie, no to te dni może sobie spędzić w innym domu zakonnym, może je spędzić, no powiedzmy, gdzieś tam w innym domu w ogóle zakonnym, innego zgromadzenia. Bo chodzi też o to, że te dni są potrzebne po to, żeby nabrała też właśnie sił i fizycznych. No i wiadomo, że jak człowiek odpoczywa, to bardziej jest taki wyciszony, bardziej skłonny do współpracy z innymi. Takie jest życie, nie? Dla nas są to też jeszcze takie piękne dni rekolekcyjne, bo co roku każda z nas, właśnie mając te 21 dni plus 8 na rekolekcje, rekolekcje przeżywamy właśnie, tak jak wspomniałam, 8-dniowe zasadniczo i one są przeżywane w totalnym milczeniu. Oczywiście jest to rytm rekolekcyjny, msza święta, konferencje są trzy czasem w ciągu dnia, jest indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu, czy no, zależy gdzie kto wybiera, bo zasadniczo rekolekcje mamy w naszych domach zakonnych, tych większych, w domu generalnym czy w domu prowincjalnym, ale to są dni, które nas odnawiają. A takie najpiękniejsze chwile w życiu zakonnym? Każda jest niepowtarzalna, to jest raz, a myślę, że dla każdej sióstr będą to inne chwile, ale takim jakby wspólnym na pewno jest to dzień profesji zakonnej, bo wtedy następuje takie świadome związanie swojego życia z Jezusem. Gdybym się miała odwołać do własnego doświadczenia, to pamiętam ten moment dosłownie, w szczegółach, kiedy właśnie trzymałam w ręce formułę ślubów, bo każda wypowiada ją głośno wobec wspólnoty zakonnej i zgromadzonych ludzi. I czytając, oczywiście jeżeli się świadomie w to angażuję, czasem no, mając jakby perspektywiczne oglądanie rzeczywistości, pojawia się też pewna taka sytuacja, może nie lękowa, ale jakby takiego, czy ja podołam temu, jest pewne ryzyko, ale to ryzyko jest równocześnie jak energią, która no, napędza później życie, nie? I w sumie to jest taka, no, myślę, bardzo ważna chwila dla każdej sióstr. Na pewno też i piękną, i trudną chwilą dla każdej sióstr jest moment jakiegoś cierpienia osobistego, czy to będzie fizyczne, czy duchowe, czy jakiś inny rodzaj cierpienia, bo wtedy człowiek staje w konkretnej rzeczywistości, kiedy musi sam pewne rzeczy jakby przepracować i akceptować, ale równocześnie w perspektywie, jak z tym funkcjonować dla innych. Do zgromadzenia sióstr służebniczek przyjmowane są kandydatki w wieku od 18 do 30 roku życia. Do złożenia święceń w zgromadzeniu przebywają przez 5 lat. Piotrkowskie służebniczki jubileusz 75-lecia będą obchodziły już za kilka dni, 23 czerwca.